Izu, wróciłeś na ring po półrocznej przerwie i mam wrażenie, że tę walkę widziałeś trochę wcześniej, bo mówiłeś kilka dni temu, że zaczynasz lewym prostym, potem wajadą podbródki. Tak. I tak faktycznie wszystko było idealnie. No właściwie tak wyszło, tak jak mówiłem, jak sobie założyłem, tak zrobiłem. Ostatnimi czasy dużo właśnie pracowałem nad lewym prostym i no, przy moim zasięgu rąk trzeba taką broń wykorzystywać. No i tak jak było widać, ten lewy namierza i po prostu właściwie po samych uderzeniach lewym prostym mojemu przeciwnikowi już odechciało się troszeczkę walczyć. Potem doszło do tego kilka mocnych prawych, podbródkowe ciosy, no i efekt taki jak widzieliście. Zaskoczyło cię, że praktycznie Berger nie podjął walki w ogóle, bo spodziewaliśmy się chyba po nim troszkę więcej. Nie, mnie nic nie zaskoczyło. Po prostu moje założenie było takie, że ten zawodnik nic nie zrobi w tej walce, że narzucę tempo i po prostu pokażę, że jestem w stanie dobrze boksować. I myślę, że udało mi się to zrealizować, ten plan. Widać po tobie było taką chęć do boksowania. To była taka dobra rozgrzewka chyba przed występem w Gdyni, przed twoją własną publicznością. Zgadza się. Zgadza się. Cieszę się, że mam to już za sobą. Wiadomo, jak się tak długo nie walczy, czasami pojawiają się różnego rodzaju dylematy albo jakieś wątpliwości. Niemniej jednak pozostałem w dobrym stanie psychicznym. Byłem nastawiony na to, że zwyciężę. Liczyłem na zwycięstwo przed czasem i ono też przyszło. Tak więc jestem bardzo z siebie zadowolony. Jakikolwiek odpoczynek po tej walce będzie, czy od razu od poniedziałku rozpoczynasz przygotowania do Gdyni? W Gdyni mamy galę 12, tak więc w zasadzie nie mam tak wiele czasu. Chciałbym jak najszybciej wrócić na salę i po prostu przeanalizować tą walkę wraz z trenerem, bo wiadomo, nie była ona, były tam oczywiście błędy, które z pewnością za chwilę po obejrzeniu zobaczę i nad tym popracujemy i co, jedziemy dalej, po prostu tyle. Twój dzisiejszy występ chyba zasygnalizował promotorowi, trenerowi, że czas troszkę wyżej zawiesić poprzeczkę, jeśli chodzi o rywali. Myślę, że tak. Nie wiem, jaka będzie ich decyzja. Mam nadzieję, że będziemy szli do przodu i nie będzie niepotrzebnych przestojów, takie jakie mieliśmy ostatnio. Do końca roku ile jeszcze chciałbyś stoczyć walk? Chciałbym dwa pojedynki jeszcze stoczyć. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Cześć.